W dzisiejszym odcinku opowiemy o Kazachstanie, o tym skąd się wziął naród kazachski i jak powstało to państwo, o eksperymentach sowieckich na terenie Kazachstanu, o Nursultanie Nazarbajewie i o tym jak ukształtował się obecny Kazachstan, a także o styczniowych protestach i polityce Kazachstanu wobec Federacji Rosyjskiej. O tym wszystkim porozmawiamy z Krzysztofem Strachotą i Wojciechem Góreckim, ekspertami Ośrodka Studiów Wschodnich. Kazachstan to państwo położone na wielkim stepie. Jego dzisiejsi mieszkańcy są potomkami mieszanki ludów tureckich i plemion mongolskich. Jako początek historii swojego państwa dzisiejsi Kazachowie wskazują Hanat Kazachski, powstały w 1456 roku. Hanat Kazachski dawał poczucie wspólnoty politycznej, była oczywista świadomość wspólnoty kulturowej, związków plemiennych, związków rodzinnych. Ogromny obszar Kazachstanu, dzisiaj to jest 9. miejsce pod względem powierzchni wśród innych krajów świata, wtedy zamieszkanych przez kilkaset, może kilka milionów ludzi, więc to były trzy główne ordy, które dzisiaj nazywamy żuzami, koczujące w różnych częściach Kazachstanu, ale zachowujące poczucie właśnie wspólnej tożsamości i odrębności na przykład od Uzbeków. Sama nazwa Kazachowie sugerowała, że to są plemiona wolne, które właśnie nie podporządkowały się Uzbekom, którzy w XV wieku tworzyli silne państwo na południu dzisiejszej Azji Centralnej. Początek XVIII wieku to jest czas takiej stopniowej i konsekwentnej ekspansji państwa rosyjskiego na teren Wielkiego Stepu. Zakładanie twierdz osłaniających Rosję, właśnie zapewniających ekspansję dalej na południe i rozgrywanie napięć między poszczególnymi ordami, między poszczególnymi plemionami kazachskimi. Przez dobrych 100-150 lat był taki bardzo nieprecyzyjny układ współzależności, znaczy z częściowym politycznym podporządkowaniem, z faktyczną niezależnością z plemion kazachskich. Ten okres kończy się mniej więcej na początku drugiej połowy XIX wieku, kiedy można mówić o tym, że step został zajęty przez Rosjan, zostały obudowane twierdzami, które zapewniały rosyjskie panowanie nad tym obszarem i czynił z Kazachów integralną część państwa rosyjskiego i będąc jednocześnie takim przyczółkiem do dalszego podboju Azji Centralnej, Hanatu Kokandzkiego, Emiratu Buchary czy Hanatu Chiwańskiego. Kazachstan był republiką, która mocno ucierpiała w czasach ZSRR na skutek sztucznie wywoływanych klęsk głodu czy represji dotykających kazachskiej inteligencji. Kazachstan stał się także poligonem eksperymentów z przyrodą. To tam próbowano zmienić kierunek rzek Irtyszu. To tam wreszcie zagospodarowywano tak zwaną celinę, czyli nieużytki, co polegało na tym, że próbowano zaorać step i z tego stepu uzyskać plony, co początkowo przyniosło nieprawdopodobnie dobre rezultaty, ale potem nastąpiło szybkie wyjałowienie. Okazało się, że była to klęska. Wreszcie częściowo na terenie Kazachstanu znajduje się Morze Aralskie, które przez rabunkową gospodarkę wodną zaczęło wysychać. W tej chwili na terenie Kazachstanu udało się to powstrzymać. Tam jest tak zwane Małe Morze Aralskie. Zbudowano tam tamę, która jakoś tam zatrzymuje poziom wód. Nawet się zaczęło zarybianie, ale to też była katastrofa ekologiczna. No i wreszcie Kazachstan to jest teren, gdzie funkcjonował przez kilkadziesięcioleci sowiecki poligon atomowy w Semipałatyńsku, w Semeju, znaczy nie w samym mieście oczywiście, ale niedaleko. Na terenie Kazachstanu znajduje się kosmodrom Bajkonur, do tej pory funkcjonujący i dzierżawiony przez Federację Rosyjską i zdaniem okolicznych mieszkańców też nie działający dobrze na stan zdrowia. Więc w efekcie tego wszystkiego, kiedy rozpadał się Związek Radziecki, Kazachowie nie stanowili większości w swojej republice. To był ewenement nawet jak na skalę Związku Radzieckiego, gdzie były pomieszane dosyć narodowościowo republiki, gdzie całe połacie ziemi kazachskich były zdominowane przez inną grupę etniczną. To był między innymi problem północy Kazachstanu graniczącej z Federacją Rosyjską, gdzie zdecydowanie dominowali Słowianie, w tym przede wszystkim Rosjanie.
No i to był kraj ze zrujnowaną sytuacją ekologiczną. Pierestrojka w Kazachstanie zaczęła się od ruchów antynuklearnych. Jedną z pierwszych decyzji Nursultana Nazarbajewa było zamknięcie poligonu jądrowego Semipałatyńska. Nursultan Nazarbajew objął nowo powstały urząd prezydenta w 1990 roku. Wcześniej był ostatnim pierwszym sekretarzem w historii Kazachskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. To on w ogromnym stopniu odpowiada za to, jak wygląda dziś Kazachstan. Ja myślę, że jego największą zasługą było to, że zdołał przez ten najtrudniejszy okres lat 90. Kazachstan suchą stopą przeprowadzić. Tak jak powiedziałem, to był kraj, w którym na wielu jego częściach Kazachowie nie dominowali. I decyzją Nazarbajewa w 97 roku przeniesiono stolicę z Almaty, która leży skrajnie na południowym wschodzie kraju, niedaleko Chin, niedaleko granicy kirgijskiej, bardziej na północ, do miasta, które chyba najwięcej razy w historii w porównaniu z innymi zmieniało swoją nazwę, bo to były Jakmolińsk i Celinogród, Akmoła, Astana, potem w 19 roku na cześć Nazarbajewa Nursultan, a od niedawna podjęto decyzję, że będzie powrót do nazwy Astana, co znaczy po prostu stolica po kazachsku. Ta decyzja przesunęła centrum kazachskiej państwowości bardziej na północ. Astana jako stolica była innym miastem niż Almaty, zamieszkanym głównie przez etnicznych Kazachów. Almaty jest miastem rosyjskojęzycznym, miastem biznesu, miastem no, w dużym stopniu też kultury kazachskiej. Ono jest przepięknie położone u podnóża gór i z lepszym klimatem. No i mamy stepową Astanę, która jest miastem w bardzo dużym stopniu kazachskojęzycznym. Miastem oczywiście nowym, miastem urzędów, miastem administracji. Kolejną zasługą Nazarbajewa było uniknięcie konfliktów społecznych. Udało się uniknąć właśnie dzięki polityce Nazarbajewa, który w bardzo umiejętny sposób łączył pewien, może nie nacjonalizm kazachski, ale pewne przywileje dla narodu tytularnego w postaci na przykład doboru kadr, jednak z dużym wyczuciem, jeśli chodzi o promowanie właśnie tego kazachskiego kosztem innych języków, bo tego nie było. Rosyjski zyskał oficjalny status. Zresztą w Kazachstanie do tej pory można się bez problemu po rosyjsku porozumieć i to na tamtym etapie oczywiście umożliwiło uniknięcie wstrząsów. Z kolei no, Nazarbajew jako doświadczony działacz partyjny wiedział, jak obudować te swoje działania. On wymyślił taką koncepcję trójjęzyczności, że każdy Kazach będzie w przyszłości mówił po kazachsku, rosyjsku i angielsku, co miało trochę uspokoić Rosjan, że ten rosyjski nie będzie wypierany, że ten kazachski nie będzie aż tak bardzo promowany, że też ten angielski gdzieś wchodzi. No i taką metodę Nazarbajew stosował dwa kroki do przodu, krok do tyłu i w ten sposób na przykład wprowadzał rozłożoną na wiele, wiele lat reformę językową, której punktem dojścia ma być przejście języka kazachskiego, pisowni języka kazachskiego z alfabetu opartego na cyrylicy na alfabet łaciński. Wreszcie elementem takiego dziedzictwa Nazarbajewa jest zwrot w stronę duchowości, tak ogólnie rozumianej. Podobnie jak uniknięto w Kazachstanie konfliktów narodowościowych, tak uniknięto konfliktów, jak na razie, miejmy nadzieję, że tak będzie, konfesyjnych, poważniejszych. W kraju dominuje islam, ale jest reprezentowane też oczywiście prawosławie. Są katolicy stanowiący mniej niż 1%, ale obecni w życiu publicznym, nie gnieżdżą się gdzieś po jakichś kazamatach ci katolicy, tylko często są to reprezentacyjne świątynie w centrach miast, uczestniczą w życiu publicznym. System stworzony przez Nazarbajewa był systemem autorytarnym, ale dość łagodnym na tle innych państw Azji Centralnej. No, partie opozycyjne, na przykład takie zdecydowanie opozycyjne, nie były dopuszczane do wyborów. Takich partii sporo powstało na początku lat 90. Potem w zasadzie powstała jedna partia rządząca, Nur Otan, i kilka partii takich satelickich, które jakoś tam miały reprezentację parlamentarną, no i cały szereg partii, które nie miały możliwości uczestniczenia w życiu
politycznym. I nadzieją, że to ulegnie zmianie, czy też będzie ewoluowało, jest reforma konstytucyjna, którą prezydent Kasym Żomart Tokajew zainicjował. Na początku czerwca tego roku się odbyło referendum konstytucyjne i w myśl części poprawek do konstytucji będzie na przykład można łatwiej, czy już jest można łatwiej zarejestrować partię polityczną, co stwarza nadzieję, że ten system nazarbajewowski będzie ewoluował. Jednak w pewnym momencie Nazarbajew skupił się przede wszystkim na zacieśnianiu relacji z Rosją, zaś dominującą rolę w gospodarce przejęła oligarchia. Między innymi dlatego podczas styczniowych protestów manifestanci domagali się odejścia Nazarbajewa. Nazarbajew miał, odchodząc formalnie, podając się do dymisji, miał taki pomysł, że Tokajew będzie formalnie prezydentem, a on będzie jako szef Rady Bezpieczeństwa, jako szef rządzącej partii Nur-Otan, jako szef Zgromadzenia Narodów Kazachstanu. To też takie bardzo ciekawe ciało, które miało niwelować napięcia międzyetniczne w kraju. Będzie jednak za te sznurki pociągał, nie będąc obciążonym bieżącym administrowaniem. No i to się posypało właśnie w styczniu tego roku. Czyli można powiedzieć, że Nazarbajew odchodził dwa razy. Odszedł formalnie w 19 roku i faktycznie odszedł na zasłużoną emeryturę w roku 2022. Na tle regionu Kazachstan ma zróżnicowaną i rozbudowaną gospodarkę. Znacząca część dochodu pochodzi z eksportu ropy naftowej, którą wydobywają amerykańskie koncerny obecne w Kazachstanie od końca lat 90. Ale niezależnie od tego sektora energetycznego, który odgrywa taką ważną rolę dla gospodarki, dla polityki tego państwa, jest to państwo, które ma bardzo rozbudowany przemysł, na przykład przemysł ciężki, który ma bardzo rozwinięte rolnictwo, jest na przykład eksporterem zbóż, które ma, jak to się w byłym Związku Radzieckim często mówi, całą tablicę Mendelejewa do dyspozycji. Dość powiedzieć, że blisko połowa uranu produkowanego na świecie to jest produkowanych jest właśnie w Kazachstanie. Kazachstan pozostaje w ścisłych i skomplikowanych relacjach z Rosją. W przeciwieństwie do Uzbekistanu czy do państw Kaukazu, nigdy nie deklarował chęci zerwania z Rosją i był zainteresowany podtrzymaniem związku z Federacją Rosyjską i obszarem postsowieckim. Kazachstan pozostaje tradycyjnie w bardzo ścisłych i skomplikowanych związkach z Rosją. Wynika to oczywiście z historii. To jest republika, która najpóźniej uzyskała niepodległość, odrębność w ramach, jako republika związkowa w okresie sowieckim, bo to był dopiero 1936 rok. W efekcie czystek stalinowskich, jeszcze w większym stopniu kolektywizacji głodu tym wywoływanego, a następnie masowych migracji organizowanych przez Sowietów na teren właśnie Kazachstanu, te dysproporcje stały się bardzo niekorzystne dla samych etnicznych Kazachów, natomiast Rosjanie odgrywali tam bardzo dużą rolę. Świadomość powiązań z gospodarką rosyjską, świadomość związków społecznych, skala rusyfikacji, przy czym ta rusyfikacja była też językiem awansu cywilizacyjnego z perspektywy mieszkańców Kazachstanu w okresie sowieckim. To wszystko sprawiało, że Kazachstan jako ostatni wychodził z ZSRR, jak najmocniej był z nim związany. Stąd też członkostwo w UNP, to jest członkostwo w Unii Celnej, potem w Eurazjatyckiej Wspólnocie Gospodarczej. To jest zresztą bardzo ciekawe, bo ten pomysł podnosił jako pierwszy Nursultan Nazarbajew. Potem on został przejęty przez Rosję z pewnej równorzędnej wspólnoty gospodarczej, którą tu wizję miał Nazarbajew. Rosja uczyniła z tego nieskuteczny, na szczęście, instrument jakby integracji takiej dookoła Rosji gospodarczej tych państw. Kazachstan jest częścią układu Organizacji o Bezpieczeństwie Zbiorowym, czyli najważniejszego rosyjsko-centrycznego sojuszu. I znowu był to element, który z jednej strony dawał poczucie pewnej stabilności względem niestabilnego sąsiedztwa Uzbekistanu, nieodległego Tadżykistanu czy Kirgistanu. Dla Kazachów był bardzo ważnym elementem przeciwwagi dla Chin, bo jakkolwiek w Kazachstanie przez minione 30 lat widać było oznaki pewnego zdystansowania się od Rosji, to jeszcze większy strach był przed Chinami. Rosja była traktowana jako pewien niezbędny parasol, który musi być roztoczony nad Kazachstanem, żeby nie
wpaść w zależność od Chin. Z czasem to stała się taka polityka rozgrywania czy równoważenia Chin i samej Rosji. Takim szczytowym momentem tych związków z Kazachstanem, Kazachstanu z Rosją i wpływów rosyjskich w samym Kazachstanie to były styczniowe protesty, tegoroczne styczniowe protesty, które zostały wygaszone poprzez interwencję sił rosyjskich, poprzez interwencję sił Układu Organizacji o Bezpieczeństwie Zbiorowym, będąc szczytowym punktem sprawności rosyjskiej w regionie, szczytowym, jednym z nielicznych zresztą przykładów aktywności OUBZ-u, który faktycznie doprowadził do momentalnego wygaszenia protestów i do potwierdzenia przywództwa Kasymżomarta Tokajewa jako przywódcy Kazachstanu. Jednym z najważniejszych wydarzeń w całej Azji Centralnej w ostatnich latach były styczniowe protesty w Kazachstanie. Początkowo wybuchły na tle socjalnym, chodziło o podwyżki cen gazu. Szybko nabrały jednak charakteru politycznego. One miały bardzo burzliwy charakter, one też bardzo ładnie pokazywały naturę tego typu protestów i naturę Kazachstanu. Miały miejsce praktycznie w całym kraju, ale to był różny charakter i różne podglebie w różnych częściach. Wybuchły w północno-zachodnim Kazachstanie, to tam protestowano w kwestiach jakby socjalnych. Jest to region, który ma silne tradycje protestów, które zresztą były też wcześniej krwawo tłumione. One tam jednak przebiegły relatywnie spokojnie. To widać było, że specyfika regionu, siła związków, siła organizacyjna, zdolności organizacyjne sprawiły, że one były dosyć uporządkowane, można powiedzieć. I dosyć szybko zostały wygaszone i to one też przyniosły najbardziej widoczny sukces, bo te podwyżki cen zostały odsunięte o wiele miesięcy, a kiedy je przywrócono, to z pominięciem tego właśnie regionu. W Almaty protesty stały się elementem rozgrywki między elitami. Ponad wszelką wątpliwość część aparatu bezpieczeństwa, część urzędników, część powiedzmy elit gospodarczych, chciało je wykorzystać do usunięcia Tokajewa, który był prezydentem, ale uchodził za figuranta prezydenta Nazarbajewa. Te protesty w Almaty miały najbardziej burzliwy przebieg. Tam najmocniej się ujawniły te elementy kryminalne, czy też nazwijmy to chuligańskie, które można podejrzewać były sterowane przez służby, czy rozgrywane jako element jakby walki tej politycznej. I tam też były, w Almaty te protesty były dosyć brutalnie tłumione. Każde miasto miało swoją własną specyfikę i swoją własną temperaturę, gdzie te proporcje polityczne, socjalne, rozgrywek lokalnych, próby usunięcia albo utrzymania lokalnych liderów w różnym stopniu występowały. Protesty zakończyły się wraz z prośbą Tokajewa o interwencję OUBZ-u. Oficjalnie zginęło 200 osób, a kilka tysięcy aresztowano. Te represje w odczuciu Kazachów, one nie były zupełnie nieumiarkowane. One nie były, nie złamały społeczeństwa kazachskiego. Na Mangiszłaku, gdzie w Mangistau, gdzie te protesty się rozpoczęły, wręcz nikt nie został uwięziony na dłużej. To wszystko dało społeczeństwu kazachskiemu duże poczucie sprawczości. Znaczy, oto udało się odsunąć podwyżki, oto udało się wymusić odejście Nazarbajewa, który w efekcie protestów został pozbawiony funkcji, które sprawował do tej pory. Oto udało się przewietrzyć elitę, bo część osób albo wprost została z elity, została aresztowana pod zarzutem działań antykonstytucyjnych, albo wyjechała z kraju. Można by powiedzieć, że takim właśnie moment konstytuujący naród polityczny w Kazachstanie. Znaczy, że oni wystąpili razem, byli w stanie dobić się iluś swoich żądań, co nastąpiło w bardzo ciekawym momencie, bo półtora miesiąca później doszło do wojny na Ukrainie, która wywołała potężne emocje w samym Kazachstanie, ale właśnie zdarzało się z tą wojną na Ukrainie, ze świadomością wojny na Ukrainie, już społeczeństwo, które wykonało krok w stronę upodmiotowienia. Już było w stanie myśleć w kategoriach szerszych niż tylko doraźnego interesu, czy tylko interesu, doraźnego interesu socjalnego. Same protesty styczniowe też rozpoczęły istotny proces
rozpoczęte dopiero przebudowy czy przewietrzenia elity rządzącej Kazachstanem i próby dostosowania ustroju politycznego do nowych realiów. Ta walka między Tokajewem a jego oponentami trudno ją uznać za zakończoną i ten porządek, który się wykształcił, też nie jest jeszcze taki za bardzo okrzepły. On będzie się jakoś szukał jakby o swojej takiej ostatecznej formy, ale stanowią one fundamentalną jakby cezurę w historii, współczesnej historii Kazachstanu. Kasym Żomart Tokajew, obecny prezydent Kazachstanu, przez lata uchodził za bezbarwnego urzędnika związanego z MSZ-em. Jest absolwentem radzieckiego MGIMO. Jeszcze w czasach sowieckich pracował w ambasadzie w Chinach i Singapurze. W niepodległym Kazachstanie był związany z kazachskim MSZ-em. Przez chwilę był premierem, był wicepremierem, wieloletnim szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pracował w organizacjach międzynarodowych, w ONZ-cie, w OBWE i właściwie niczym się nie wyróżniał. Jego ekspresja, jego wizerunek taki publiczny również był bardzo wycofany i cicho. On został wytypowany przez Nazarbajewa jako następca, jako prezydent. Można było mieć wtedy wrażenie, że został wytypowany właśnie dlatego, że jest osobą bezbarwną, dlatego, że nie stoi na czele, że jest przedstawicielem aparatu urzędniczego, a nie wielkiego biznesu. Nie ma za nim pieniędzy, nie miał swojego klanu, swojego zaplecza, swoich jakby ludzi, co dawało poczucie, że będzie bezpiecznym, takim przejściowym pewnie przywódcą, związanym z państwem, znaczy zainteresowanym w tym, żeby umacniać struktury państwowe, bo to one decydowały o jego sile i to one były naturalnym obszarem jego aktywności. Te protesty styczniowe miały być okazją do tego, żeby go usunąć. Prawdopodobieństwo, że zostanie zmieciony przez protesty społeczne albo że zostanie odsunięty przez elitę rządzącą, wówczas wydawały się te perspektywy duże, bardzo prawdopodobne. On tymczasem wykazał się bardzo dużą sprawczością, bardzo dużym zdecydowaniem i bardzo dużym jakby rozsądkiem. Wezwał te siły rosyjskie, które faktycznie pozwoliły spacyfikować protesty, a jednocześnie były sygnałem, że Rosja będzie współpracować z Tokajewem, co pozwoliło mu umocnić się na swoim fotelu. Jednocześnie dosyć szybko udało mu się te siły OUBZ-u pożegnać. One wyjechały z Kazachstanu. On zaś mógł rozpocząć swoją własną politykę dosyć ostrożnie, ale też konsekwentnie aresztując czy rozpoczynając procesy sądowe wobec swoich najbardziej zagorzałych oponentów, głównie ze służb, do których musiał mieć słuszne zarzuty, że nie dopilnowali stabilności w kraju, tak naprawdę występowali przeciwko niemu. Przystąpił do delikatnego wyczyszczenia elity z rodziny Nazarbajewa. Większość z tych ludzi wyjechało do Dubaju, pozostały ich interesy, ale dają one poczucie tego, że Tokajew kontroluje w jakimś stopniu te procesy. Wreszcie udało mu się wykonać duży ukłon w stronę społeczeństwa. Społeczeństwo, które zostało chwilę wcześniej spacyfikowane obcymi bagnetami, można byłoby powiedzieć, w ramach jego protestów. I w jakimś stopniu chyba tę sympatię i ten szacunek społeczeństwa udało mu się zdobyć, bo zagwarantował ciągłość, zagwarantował zmianę, zagwarantował odejście Nazarbajewa i wykonał szereg gestów sugerujących, że zmierza do reformy państwa, że zmierza do wyczyszczenia tego państwa z nadużyć oligarchicznych i innych tego typu rzeczy i że czuje się w pewnym sensie przedstawicielem ludu, chce kimś takim być. Stąd reformy konstytucyjne i stąd jego gotowość do tego, żeby się poddać osądowi wyborczemu w przedterminowych wyborach. Ciekawa jest polityka Tokajewa wobec Rosji. Nie uznał on ataku na Ukrainę, podkreślał brak uznania dla aneksji Krymu. 17 czerwca podczas konferencji z Putinem, gdy został zapytany o stosunek do tzw. operacji specjalnej, powiedział, że nie uzna quasi państw Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Było bardzo mocno negatywnie odebrane
w Rosji i wzmocniło tylko rzeczy, które są obecne w ostatnich latach, a zwłaszcza w ostatnich miesiącach, gdzie media rosyjskie, politycy rosyjscy negują państwowość kazachską, negują suwerenność Kazachstanu, negują przynależność poszczególnych ziem albo całego Kazachstanu do, znaczy odrębność od Rosji. Więc on tutaj konsekwentnie i dosyć ostro wystąpił przeciwko Rosji, stając się strażnikiem suwerenności Kazachstanu, czy też odwołując się do tych nastrojów społecznych, które w tej bardziej aktywnej części społeczeństwa, one są absolutnie prokazachskie, proniepodległościowe, antyrosyjskie, które w wojnie na Ukrainie widzą przyszły los Kazachstanu. Dzisiaj Ukraina, jutro Kazachstan, dzisiaj oderwali Donbas, Cherson czy jakieś inne rzeczy, które będą to chcieli zrobić z Karagandą, Pawłodarem, czy wreszcie z całym Kazachstanem. Tokajew też odgrywa swoją mistrzowską rolę, jak do tej pory przynajmniej, bo Kazachstan, tak jak cała zresztą Azja Centralna, funkcjonował jako takie swego rodzaju kondominium między Chinami a Rosją. Założenie było takie, że nie wpuszczamy graczy zewnętrznych. Rosja kontroluje sytuację politycznie i w wymiarze bezpieczeństwa. Chiny mają przestrzeń do obecności gospodarczej. Tak to funkcjonowało przez ostatnich kilkanaście lat. Interwencja rosyjska w styczniu była swego rodzaju szczytowym dowodem na to, że Rosja jest w stanie zainterweniować i higienicznie ustabilizować sytuację. Tymczasem Tokajew w bardzo świadomy i aktywny sposób pokazuje, że od momentu inwazji na Ukrainę Rosja przestała być gwarantem stabilności, a stała się czynnikiem destabilizującym Kazachstan i destabilizującym Azję Centralną, co tak naprawdę podważa zaufanie między Chinami a Rosją, bo ten chińsko-rosyjski układ polegał na tym, żeby Rosja pełniła rolę jakby stabilizatora. Dość, że dzisiaj Tokajew bardzo sugestywnie i bardzo skutecznie jest w stanie prezentować się Chińczykom, ale również Zachodowi, jako ten czynnik, który realnie stabilizuje Kazachstan, który realnie stabilizuje region, który jest niezbędny do tego, żeby z nim podmiotowo rozmawiać o kwestiach współpracy gospodarczej. Na Rosję są nałożone sankcje, Rosja jest zablokowana jako tranzyt dla chińskich towarów. Jest niezbędna, Kazachstan jest niezbędny dla Chin do tego, żeby mieć połączenie lądowe z Zachodem. Z punktu widzenia Unii Europejskiej tak samo. Kazachstan jest ważnym elementem tranzytowym, Tokajew jest tym elementem, który stabilizuje jakby tę rzeczywistość. To Tokajew wreszcie, wbrew interesom rosyjskim i wbrew polityce Nazarbajewa, w obecnej jakby sytuacji bardzo aktywnie deklaruje gotowość rozwoju niezależnych od Rosji szlaków komunikacyjnych z Zachodem, czy rozwoju współpracy chociażby energetycznej z Zachodem. Sytuacja jest napięta, sytuacja jest jakby dynamiczna, nie wiadomo, w którą stronę się to tak naprawdę potoczy. Dużo zależy od Rosji, od samej Ukrainy, ale bez wątpienia tutaj Tokajew prowadzi bardzo interesującą grę. Ten rok odkrył go jako zupełnie nowego polityka. To wszystko na dziś. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału i zachęcamy do subskrybowania kanału OSW. Kolejne odcinki już wkrótce.